Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w następnym vlogu na moim kanale. No i co, jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie pozytywne komentarze, zapraszam was też na moje media społecznościowe. No i zapraszam was na dzisiejszego vloga. Odzywam się do was o godzinie 16, zaczynam tego vloga, dlatego że wstałyśmy, pojechaliśmy na zakupy, ogarnialiśmy sprawy, zjedliśmy sobie śniadanie i teraz obiad. Teraz byliśmy na obiedzie. Powiem wam, że no nie, to nie było za dobre. Wziąłem sobie hamburgera i no nie był za dobry, nie był przypieczony, dobrze przypieczony. No, nie polecam tam, gdzie byliśmy. Nawet nie będę mówić nazwy tej restauracji, bo no nie było dobre jedzenie. Na śniadaniu byliśmy w Chińczyku. To było zarąbiste. Chińczyk zawsze jest dobry. Gdzie bym nie jadła Chińczyka, tam jest zarąbisty. No. Że Chińczyk był zarąbisty, a na obiedzie jak byliśmy, no to nie był za dobry ten obiad. No byliśmy na małych takich zakupach, pokupywać różne tam rzeczy, szampony do włosów, że pod prysznic, to wam też pokażę, zrobimy haul zakupowy. Kupiliśmy też suszarkę na bieliznę, bo nam się zepsuła, że też wam pokażę. Też dostałam niemieckie słodycze i nie tylko, bo Mia i mama wróciły z wakacji, także wam też to pokażę. Tak, przez 2 tygodnie nie było mi, nie pokazywałam jej na vlogach, po prostu nie miałam, jakby nie było jej. Też wyrabiałyśmy jej paszport, szczepienia, nie szczepienia, też było troszkę z tym załatwiania. Także szczepienie i paszport ma, jakbym ja chciała z nią podróżować też to za granicę, no to po prostu ma paszport. Tak, człowiek ma paszport, tak, pies też ma paszport, także to jest załatwione. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby była ciągłość szczepień, żeby nie była przerwa w szczepieniach, bo pójdzie na 3-tygodniową kwarantannę, także trzeba to po prostu pilnować. No, także jesteśmy teraz w drodze na kawę do babci. Kawę i ciasto do babci, no i potem wracamy. Ja muszę ogarnąć się, wziąć tam, spakować na jutro potwierdzenie praktyk, bo jutro jadę ogarnąć te praktyki. No i później wam też pokażę to, co dostałam z Niemiec. No, następne słodycze do korekcji i nie tylko, że wam pokażę. No, to no teraz to jest tyle i widzimy się później. Dobra, wróciłam do domu, także na szybko wam pokazuję, co tu mam, co kupiliśmy. Szampon do włosów Botox. On jest bardzo dobry. Też salony fryzjerskie mają te szampony, także w Hebe był dostępny. Mamy odżywkę z tej samej serii, także zdecydowałyśmy się też na szampon. Zobaczymy, jak nam się będzie sprawdzać. Z czasem będę wam co? Mówić, jak on mi się sprawdza. Dam wam opinię na jego temat. Po kolei mamy tutaj dwa szampony, żele pod prysznic Dove. Była akurat na nie promka, także wzięłyśmy dwa. Nigdy nie za wiele, nie zmarnuje się. A jak nam się skończy, czy nie musimy na szybko leczyć i kupować, bo mamy po prostu w zapasie. Następną rzeczą jest to pasta do zębów. Też mamy zapas. Jeżeli jesteśmy już w temacie zębów, to mamy tutaj płyn do płukania jamy ustnej. Mamy też koreański co? Krem do twarzy. Także testować będziemy. Tutaj dwie ostatnie rzeczy. Tuż do rzęs. Akurat moja mama sobie wzięła, bo ja mam mnóstwo. I wzięłam sobie podkład z Loara. Nie umiem nigdy wymawiać tej nazwy. Ja mam numerek akurat 3.
Moja mama go ma, mega dobrze się on sprawdzał jej, także ja też się zdecydowałam na ten podkład. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać, ponieważ jak wiecie, moje podkłady są wszystkie albo za ciemne, albo za jasne, także musiałam sobie kupić jakiś nowy podkładzik, także zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać. A jeżeli chodzi o rzeczy, prezenty z Niemiec, to większość jest to słodycze, ale mam tutaj też bloczek, takie serduszko, do którego do środka można włożyć sobie zdjęcie kogoś, czy swojego zwierzaka. Ja na pewno tutaj wrzucę, włożę zdjęcie Mii, żeby mieć po prostu, i ten bloczek po prostu wyląduje w moich kluczach. Ja uwielbiam bloczki, ja mam zawsze dużo bloczków przy kluczach, także kto mnie zna, to o tym wiem, że ja uwielbiam takie małe, fajne bloczki, szczególnie takie srebrne, chociaż złote też mam. No i przechodzimy teraz do słodyczy. Mam tutaj takie, chciałam, że ja dostanę. Są to, pierwszą rzeczą są to takie cukierki lemoniadowe. Nie wiem, jak mam opisać ten smak. Limonka, mięta, coś po prostu w takim smaku. Także tutaj mam takie cukierki, ja już je jadłam i powiem, że są mega zarąbiste, mega dobre. Tutaj mam też następną rzecz. Chyba to są, z tego co się nie mylę, batony, takie pralinki lodowe, ale nie jestem pewna. No to po prostu mi wygląda to. Także będziemy też to testować z czasem, ale na razie to wyląduje u mnie tutaj w mojej kolekcji słodyczowej, bo i moja kolekcja słodyczowa i alkoholowa się powoli powiększa. No, także to też wyląduje w mojej kolekcji. Mam tu też takie ciastka czekoladowe. No, one są zapakowane tutaj, jak widzicie. I teraz są tutaj jest nawet logo z niemieckiego Lidla. U nas w Lidlu w Polsce nie widziałam takich czekolad. Chyba nie ma. Także też będziemy z czasem testować jeszcze jedne, które dostałam poprzednim razem. Są nieotwarte, a już tu wyleciały nowe. I ostatnia rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo u nas w Polsce tego nie ma, jest to Mersi w takim opakowaniu. I Wam już mogę otworzyć. Proszę bardzo, tak to się prezentuje w środku. Jeszcze nie jadłam, jeszcze nie próbowałam, ale otworzyło mi się samo pudełko, bo ono jest troszkę tutaj uszkodzone. No, wiecie, też fajnie jest popróbować rzeczy, które nie ma u nas w Polsce, a gdzieś za granicą są. Wiem, że też jest w Silesii sklep z takimi rzeczami, słodyczami zagranicznymi. Że ja i moje lenistwo nie chcę jeszcze po prostu jechać specjalnie do Chorzowa, do Silesii, żeby kupić sobie jakieś zagraniczne słodycze. No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Ogarniam się powoli do pracy. Pakuję rzeczy, które muszę mieć. Też pakuję potwierdzenie, bo chcę ogarnąć te praktyki. Praktyki podpisać, żeby wszystko było gotowe. No. No i co? Kończę już dzisiejszego vloga. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie pozytywny komentarz, podajcie na moje media społecznościowe, a my z miłością się już z Wami żegnamy i widzimy się już w następnych vlogach na moim kanale. Także do zobaczenia.